Ale ja pewną życzliwością myślę o tym pomyśle Ryszarda Petru, bo nie bardzo wierzę oczywiście w sukces takiej partii, no bo to mało realne mi się wydaje w tej chwili, bo to jednak wymaga ogromnych pieniędzy, żeby wejść do tego systemu i to chyba się nie może wydarzyć. Ale gdyby powstał silny ruch, nazwałbym to ruchem recenzenckim polityki gospodarczej, to byłoby bardzo dobrze. Bo tak jak Leszek Balcerowicz było wiele trudniejszym partnerem do rozmowy dla ministra Rostowskiego niż cała opozycja razem wzięta, tak dobrze by było, gdyby zjednoczyli się Ryszard Petru, Leszek Balcerowicz i paru jeszcze rozsądnie myślących ekonomistów. Zabrali trzy punkty Platformy Obywatelskiej, nie weszli do Sejmu i doprowadzili PiS do władzy, bo to jest prosta droga do tego. Ale ja nie wierzę za bardzo w tę inicjatywę, dlatego że po pierwsze taki ruch recenzencki istnieje, bo Balcerowicz to skutecznie robi. Po drugie ta idea powstaje, no właśnie znowu tuż przed wyborami, więc na pewno za późno, żeby cokolwiek mogła w tym rozdaniu zdziałać, tylko zrobi zamęt. A po trzecie, jeżeli by panowie rzeczywiście chcieli coś zrobić, no to trzeba by zakasać rękawy i powiedzieć tak, uczciwie, chcemy wejść do polityki, chcemy robić to. Balcerowicz się do tego nie kwapi od lat, bo miał wiele propozycji wejścia i powrotu do polityki, nie skorzystał z tego i wydaje mi się, że być może jak stworzy własną partię, na czele której stanie i będzie miał szansę zostania premierem, to będzie mu się chciało walczyć. Ale Frasyniuk, który również jest w tym ruchu i mówi, że on oczywiście to wspiera i jest całym sercem, znaczy Aleksander Kwaśniewski też całym sercem wspierał różne inicjatywy lewicowe i w żaden sposób temu nie pomógł. Znaczy, lewice i demokratów nie na można. Przykład. No tak, nie można po prostu wspierać, tylko trzeba wchodzić i uczciwie powiedzieć, że chce się robić politykę, wtedy można o coś zawalczyć. No tam jeszcze chyba też Jaszczewski się jakoś do tego... Tak na chłodno, realistycznie patrząc, zgoda, ale ja miałbym w sobie więcej nadziei, może, no... Może jest szansa, może naprawdę czegoś nie zauważamy, może jest jakaś grupa 30, 35, 40-latków, którzy chcą innej polityki, którzy chcą inaczej rozmawiać o Polsce.